Dzień dobry, witam was na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj podsumujemy sobie najważniejsze wiadomości z działu drugiego, to jest Polacy podczas II wojny światowej. Dział drugi składał się z sześciu tematów, to jest dwie okupacje, władze polskie na uchojstwie, polskie państwo podziemne, społeczeństwo polskie pod okupacją, plan burza i powstanie warszawskie oraz sprawa polska pod koniec wojny. Dwie okupacje. 28 września 1939 roku III Rzesza i Związek Radziecki podpisały traktat o granicach i przyjaźni. E, dokonali w nim korekty podziału ziem polskich, korekty wcześniejszego paktu e, Ribbentrop e, z sierpnia 1939 roku. Tajny protokół dotyczył porozumienia w sprawie zwalczania e, konspiracji. Z centralnych ziem polskich Niemcy utworzyli generalne gubernatorstwo, na czele którego stanął Hans Frank. To generalne gubernatorstwo swoim drogą miało stanowić takie rolnicze zaplecze III Rzeszy. E, I w tym generalnym gubernatorstwie też panowały pewne swobody dla narodu polskiego, m.in. zachowane zostało polskie szkolnictwo na poziomie podstawowym, czy też wydawano polskojęzyczną prasę. E, niemiecka lista narodowościowa, zona Volkslista, związana była z germanizacją terenów wcielonych do Rzeszy. E, to jest e, Niemcy e, sklasyfikowali społeczeństwo na kategorie. E, według tych kategorii, niektóre e, warstwy polskiego społeczeństwa e, nadawały się do germanizacji. E, wówczas były wpisywane na taką listę, niekiedy e, też oczywiście pod groźbą. Zastosowania jakichś konkretnych kar. Na zajętych polskich ziemiach Niemcy wprowadzili politykę terroru. E, mieliśmy masowe aresztowania, przesiedlenia ludności, likwidację polskich elit, skierowanie do przymusowej pracy e, na terenie Niemiec, tworzenie obozów koncentracyjnych, później także e, obo, obozów zagłady. Sowieci z kolei na zajętych terenach prowadzili paszportyzację, to jest przymusowo nadawali e, obywatelstwo Związku. Radzieckiego i poddawali też społeczeństwo swego rodzaju rusyfikacji ponownie. Sowieci, podobnie jak Niemcy, likwidowali polskie elity, prowadzili przymusowe przesiedlenia ludności oraz kierowali ludzi, zwłaszcza wszelkich przeciwników politycznych, do łagrów, to jest specjalnych więzień, znajdujących się na wschodzie Związku Radzieckiego. Wspomnieć też oczywiście wypada o zbrodni katyńskiej, a więc egzekucji polskich oficerów e, dokonanej przez Sowietów w kwietniu i maju 1940 roku. Kolejny temat: władze polskie na uchodźstwie. Władze polskie po ewakuacji do Rumunii zostały internowane, to jest, zatrzymane. Aby zachować ciągłość władz polskich, prezydent Mościcki mianował nowego prezydenta, którym został Władysław Raczkiewicz. Nowym premierem został Władysław Sikorski, który został także naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Rada Narodowa Rzeczpospolitej Polskiej na czele z Ignacym Janem Pedrewskim stała się namiastką polskiego parlamentu, natomiast siedzibą rządu na uchodźstwie była miejscowość Angie we Francji, a po klęsce Francji Londyn. 30 lipca 1941 premier Sikorski oraz sowiecki ambasador w Londynie Iwan Mański podpisali układ. Od, od ich nazwisk, nazwany układem Sikorski-Majski, w którym to ponownie nawiązano stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a ZSRR. W pakcie tym ogłoszono amnestię dla Polaków przebywających w Łagrach i więzieniach. Planowano także utworzenie polskiej e, armii. 14 sierpnia 1941 podpisano w Moskwie dokumenty regulujące utworzenie polskiej armii, na czele której stanął generał Władysław e, Anders. E, Rosjanie jednak utrudniali tej armii funkcjonowanie. Między innymi, Anders oczekiwał cały czas e, napływu polskich oficerów, którzy jednak no, nie mogli się zjawić, bo przecież zostali e, wymordowani, więc te napięcia na linii Anders-Związek Radziecki narastały. W związku z czym, e, z inicjatywy też Wielkiej Brytanii, e, to wojsko polskie zostało ewakuowane e, ze Związku Radzieckiego na Bliski Wschód, a więc tereny podległe Wielkiej Brytanii. Polacy walczyli również u boku Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii. Funkcjonowały polskie jednostki, e, zarówno piechoty, jednostki pancerne, lotnicze, tutaj w szczególności Division 303, który brał udział w bitwie o Anglię, czy też jednostki morskie, takie jak RP Błyskawica, Burza czy też e, Grom. E, Polacy brali udział w bitwie o Anglię, e, mieli swój wkład e, w zdobycie klasztoru na Monte Cassino oraz e, także w zdobycie e, Berlina. W lipcu 1944 roku powstało wojsko polskie utworzone obok Związku Radzieckiego. W 1943 roku Niemcy ujawnili informacje o zbrodni katyńskiej. Tutaj liczyli na e, zakłócenie współpracy pomiędzy aliantami zachodnimi a Związkiem Radzieckim, e, a więc liczyli, że ujawniając, że Związek Radziecki też ma ciemną stronę e, e, swojego wizerunku i też dokonuje zbrodni wojennych. Liczyli, że ten fakt, jeżeli zostanie ujawniony, przerwie, a przynajmniej w pewnym stopniu zakłóci tą współpracę. Tak się jednak nie stało. Tymczasem Polacy zaangażowali się w ekshumację zwłok w Katyniu, w związku z czym 25 kwietnia 1943 roku Związek Radziecki oskarżył Polaków o współpracę z nazistami i zerwał sto ponownie stosunki Dyplomatyczne, co było zresztą dla niego bardzo wygodne, bo przecież planował e, zajęcie polskich ziem po II wojnie światowej. 4 lipca 1943 roku miała miejsce katastrofa samolotu generała Sikorskiego, w następstwie której generał oczywiście poniósł śmierć. E, co było takim ciosem wizerunkowym dla polskiego rządu na uchodźstwie, bo stracono naprawdę e, wpływowego e, polityka. Kolejny temat polskie państwo podziemne. Po klęsce we wrześniu Polacy nie pogodzili się z utratą niepodległości i zaczęli zakładać organizacje konspiracyjne. W Polsce nigdy nie doszło do kolaboracji z Niemcami na wielką skalę. Na ziemiach polskich, opanowanych przez Sowietów, propaganda, przekupstwo i wykorzystywanie sporów na tle narodowościowym przyczyniły się do współpracy z komunistami części społeczeństwa. Tutaj NKWD z dużą skutecznością wykrywała i likwidowała organizacje konspiracyjne. 27 września 1939 roku, na rozkaz Edwarda Rydza Śmigłego, powstała Służba Zwycięstwu Polski pierwsza ogólnokrajowa organizacja polityczno-wojskowa, której celem było prowadzenie działań konspiracyjnych, przygotowanie powstania i wyzwolenie kraju. Kierownictwo powierzono Michałowi Tokarzewskiemu Karaszewiczowi. 13 listopada 1939 roku, z rozkazu generała Sikorskiego, miejsce SZP zajął Związek Walki Zbrojnej. Komendantem głównym został generał Kazimierz Sosnowski, który przebywał we Francji, a w kraju organizacją kierował pułkownik Stefan Rowecki pseudonim Grot. 14 lutego 1942 roku ZWZ został przekształcony w Armię Krajową AK. Szare Szeregi były konspiracyjną nazwą polskiego harcerstwa i są takim symbolem, że w tą taką walkę konspiracyjną z okupantem zaangażowała się także e, młodzież na różne e, sposoby. Członkowie organizacji konspiracyjnych przeprowadzali akcje dywersyjne e, i sabotażowe. Wbrew zakazom okupanta w konspiracji funkcjonowały partie polityczne w lutym 1940 roku powstał Polityczny Komitet Porozumiewawczy, w styczniu 1944 roku przekształcił się on w Radę Jedności Narodowej. Partie komunistyczne zakładały własne organizacje wojskowe, tak na przykład Gwardia Ludowa podporządkowana Komunistom, Bataliony Chłopskie podporządkowane Ludowcom, Gwardia Ludowa WRN podporządkowana polskim socjalistom, Narodowe Siły Zbrojne i Związek Jaszczurzy stworzone przez nacjonalistów. Stworzony przez Polaków ruch oporu obejmował niemal wszystkie dziedziny życia. Dlatego też te rozbudowane polityczne, politycznie, administracyjnie i e, wojskowo e, struktury określamy Polskim Państwem Podziemnym. Cywilne struktury Polskiego Państwa Podziemnego kontrolowała utworzona w grudniu 1940 roku Delegatura Rządu RP na kraj. W tym państwie podziemnym Funkcjonowały sądy wojskowe, funkcjonowały, funkcjonował system rozprowadzania broszur informacyjnych, funkcjonowało szkolnictwo, zdawano matury, tak? przyjmowano na studia, więc naprawdę było to, było to świetnie zorganizowane. Kolejny temat: społeczeństwo polskie pod okupacją. Polityka Niemiec względem ziem polskich związana była ze zdobyciem dla Niemców tzw. przestrzeni życiowej. E, naziści uznawali Słowian, w tym Polaków, za podludzi, którzy mieli Germanom służyć. W 1942 roku e, przygotowano generalny plan wschód, który zakładał poddanie 85% Polaków eksterminacji lub przesiedleniom za Ural. Polacy jako naród mieli przestać istnieć. Pomimo terroru stosowanego przez niemieckiego okupanta, niewielu Polaków zdecydowało się na kolaborację. Nie było też w społeczeństwie przyzwolenia na współpracę z Niemcami. Opór wobec okupanta przybierał różne formy i właściwie też przybierał na sile z każdym kolejnym niemieckim odwetem. Prześladowania polskich Żydów rozpoczęły się już we wrześniu 1939 roku. Na przełomie lat 1939-1940 Niemcy rozpoczęli przesiedlenie ludności żydowskiej do gett. W 1942 roku Niemcy podjęli decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, to jest o przeprowadzeniu Holokaustu. Deportacje ludności do obozów zagłady rozpoczęły się 17 marca 1942 roku. Za pomoc Żydom na terenie Polski groziła kara śmierci. Pomimo to wielu Polaków zaangażowało się w ratowanie ludności żydowskiej. Powstała Rada Pomocy Żydom Żegota, w działalność Rady zaangażowała się Irena Sendlerowa, Władysław Bartoszewski, Zofia Kosak-Szczucka czy rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów, którzy akurat przypłacili pomoc Żydom swoim własnym życiem. W 1942 roku w getcie Warszawskim powstała żydowska organizacja bojowa. Kiedy 19 kwietnia 1943 roku do getta wkroczyły oddziały SS, których zadaniem była likwidacja getta, wybuchło powstanie w getcie e, warszawskim, którego takim symbolem stało się zburzenie e, wielkiej synagogi. E, Witold Pilecki e, dał się specjalnie złapać Niemcom, aby spra sprawdzić, jak wygląda sytuacja w Auschwitz. Gdzie udało mu się zorganizować siatkę konspiracyjną, która zbierała i przekazywała na zewnątrz informacje o zbrodniach hitlerowskich. Pod koniec 1942 roku ukraińscy nacjonaliści utworzyli Ukraińską Powstańczą Armię UPA, która w lutym 1943 roku na Wołeniu zaczęła prowadzić czystki etniczne na ludności polskiej, tak zwaną Rzeź Wołyńską. Plan burza i powstanie warszawskie. Najważniejszym celem Armii Krajowej było przygotowanie powszechnego powstania, które miało wybuchnąć w momencie wycofywania się wojsk niemieckich. Pomimo przegranej na froncie wschodnim odwrót Niemców przebiegał w pełnym porządku. Na przełomie 1943 i 1944 roku opracowano kolejny plan o kryptonimie Burza, który zakładał włączenie się oddziałów AK w wyzwalanie ziem polskich we współpracy ze zbliżającą się armią czerwoną. Na opanowanych terenach planowano ujawnienie się struktur polskiego państwa podziemnego, które miały występować przed Sowietami w roli gospodarza ziem. Przetrwanie struktur polskiego państwa podziemnego, czy też AK, nie było z kolei zgodne z planami Sowietów. NKWD skutecznie aresztowało i likwidowało oficerów oraz rozbrajało żołnierzy. Plan burza zakończył się więc niepowodzeniem. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00, tak godzina W, z rozkazu generała Tadeusza Komorowskiego wybuchło Powstanie Warszawskie. Dowódcą powstania został pułkownik Antoni Chruściel pseudonim Monter. Wybuch powstania w stolicy nie zaskoczył Niemców, którym udało się utrzymać kluczowe i silnie ufortyfikowane pozycje. Niemcy ściągnęli do stolicy posiłki, niemiecki dowódca generał Erich von dem Bachzelewski atakował powstańców, wykorzystując lotnictwo, czołgi i artylerię. 2 października 1944 roku po 63 dniach walki, powstanie zakończyło się kapitulacją powstańców. Powstańcy właściwie przez cały czas liczyli na pomoc Armii Czerwonej, która stacjonowała na drugim brzegu Wisły. Tymczasem dla Sowietów e, korzystne było wyniszczenie przez Niemców Armii Krajowej, e, bowiem byli to żołnierze ludzie, którzy nigdy nie pogodziliby się z tym, co Sowieci planowali dla Polski a więc e, uzależnieniem Polski od Związku Radzieckiego. Do przyczyn wybuchu powstania zaliczamy niepowodzenie planu burza, zagrożenie niepodległości Polski ze strony Związku Radzieckiego oraz apele komunistycznej propagandy wzywające do chwycenia zabroń przeciwko Niemcom. Tutaj obawiano się, że w takiej sytuacji, e, jeżeli ludność zachęcona przez te apele rzeczywiście poderwie się do walki, to Związek Radziecki czy też komuniści będą mogli sobie przypisać wyłączną zasługę za e, rozpoczęcie takiej akcji. Skutki powstania warszawskiego to zniszczenie 80% Warszawy, śmierć 18 tysięcy powstańców oraz 150 tysięcy mieszkańców Warszawy. Kolejny e, temat, sprawa Polska pod koniec wojny. Od 1942 roku na ziemiach polskich działa Polska Partia Robotnicza, która tworzyła partyzanckie oddziały Gwardii Ludowej, przemianowane później na Armię Ludową. W Związku Radzieckim funkcjonował również Związek Patriotów Polskich, całkowicie zresztą zależny od władz w Moskwie. W nocy z 31 grudnia 1943 roku na 1 stycznia 1944 roku powstała w Warszawie Krajowa Rada Narodowa na czele z Bolesławem Bierutem. Była to namiastka parlamentu, która sama sobie przyznała uprawnienia ustawodawcze. Działacze ZPP oraz członkowie KRN utworzyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który 22 lipca 1944 roku wydał manifest, w którym to ogłosił się jedyną legalną polską władzą, a więc był całkowicie jednocześnie nielegalny. Siedzibą całkowicie zależnego od ZSRR PKWN stał się Lublin, a na jego czele stanął Edward Osóbka-Morawski. Pod koniec 1944 roku Stalin zdecydował się przekształcić PKWN w tymczasowy rząd Rzeczpospolitej Polskiej. Oprócz PPR weszli do niego przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego oraz Stronnictwa Demokratycznego. Na konferencji w Jałcie 1945 roku podjęto decyzję o utworzeniu tymczasowego rządu jedności narodowej, w skład którego mieli wejść komuniści oraz przedstawiciele rządu na uchodźstwie. Tutaj można sobie powiedzieć, że też decyzje podjęte na konferencji w Teheranie nie zostały ujawnione, bo obawiano się wycofania poparcia Polaków. Natomiast kiedy ujawniono decyzje podjęte w Jałcie względem Polski, polskie państwo podziemne czy też rząd polski na emigracji uznali te decyzje za zdradę interesu narodowego Polski. Po zakończeniu wojny zamierzano w Polsce przeprowadzić demokratyczne wybory, jednak miały one pozostać bez kontroli międzynarodowej, a więc faktycznie Polska miała zostać oddana w ręce Związku Radzieckiego. 19 stycznia 1945 roku komendant główny Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki, podjął decyzję o rozwiązaniu AK, chcąc chronić żołnierzy przed sowieckimi represjami. Nie do końca porzucono walkę o niepodległość, powstała kolejna organizacja można powiedzieć powiązana z armią krajową organizacja nie niepodległość która dalej prowadziła walkę z Sowietami Generał Leopold Okulicki oraz delegat rządu RP na Kraj Jan Stanisław Jankowski zostali nakłonieni przez brytyjczyków do rozmów z komunistami Brytyjczykom zależało na dogadaniu się jednak mimo gwarancji bezpieczeństwa zostali oni aresztowani, osadzeni we więzieniach, gdzie zmarli w tajemniczych okolicznościach. Ostateczny skład tymczasowego rządu jedności narodowej ustalono w Moskwie, premierem został Edward Osóbka-Morawski, wicepremierami zaśmianowano Władysława Gomułka oraz Stanisława Mikołajczyka. Rząd ten został uznany przez większość państw za legalne polskie władze, a więc ten rząd na emigracji e, właściwie stał się tym samym nielegalny i nie miał już za wiele do powiedzenia. To tylko najważniejsze e, wiadomości z tego działu e, drugiego. Zachęcam wszystkich do obejrzenia e, każdego z osobnych filmów, gdzie, e, gdzie tak wszystkie kwestie omówione są w sposób bardziej szczegółowy. Dziękuję za uwagę.